Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie chciałbym Wam powiedzieć o jednej rzeczy, a dokładnie o trybie parkingowym w rejestratorach firmy MIO. Jest pewien, że tak powiem, mankament, może nie mankament, a dokładnie jedna rzecz, którą warto zrozumieć, żeby dobrze skonfigurować sobie nasz wideorejestrator. Chodzi o taką funkcję, zaraz Wam pokażę od początku, jak to wygląda. Chodzi o taką funkcję jak automatyczne wprowadzanie ustawienia, tryb parkingowy, automatyczne wprowadzanie do tego trybu parkingowego. Tutaj są trzy funkcjonalności, a dokładnie to cztery: niska, średnia, wysoka oraz ręcznie. Oczywiście, gdy ustawimy sobie ręcznie, to nasz rejestrator sam nie przejdzie do trybu parkingowego. Musimy nacisnąć taką literkę P, czyli taki guzik na głównym ekranie. Ale mamy też niska, średnia, wysoka. To są stopnie czułości, przy których nasz rejestrator automatycznie przejdzie do trybu parkingowego. I teraz tak, jeżeli ustawimy sobie niska, tak jak teraz sobie ustawiłem, i metoda wykrywania będzie czujnik ruchu i czujnik G-sensor, czyli to, co się dzieje przed naszym obiektywem, oraz oczywiście czujnik wstrząsów trzyosiowy, to żeby nasz teraz rejestrator, gdy przyjedziemy samochodem, sobie na przykład jedziemy, 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 zatrzymujemy się na przykład na parkingu i w tym momencie chcielibyśmy, żeby nasz rejestrator automatycznie przeszedł do trybu parkingowego, a nie tak jak obecnie widzicie, czyli przechodzi do trybu nagrywania ciągłego, to musicie mieć świadomość, że od momentu ostatniego wykrycia ruchu w postaci przed kamerką albo w postaci ruchu samochodu. No, awaryjne się włączyło. To musi minąć 5 całych minut. Jeżeli na przykład przyjedziemy na parking, a ciągle przed samochodem ktoś chodzi, samochód jakieś wstrząsy ma, bo na przykład, nie wiem, jedzie jakaś śmieciarka co chwilę koło samochodu, albo ktoś opiera się o samochód, to rejestrator non-stop będzie nagrywał tak, jak teraz widzicie, czyli normalnie. Nie w trybie parkingowym. Przez to oczywiście zużywa więcej energii akumulatora wewnętrznego, czy też ze smartboxa, po prostu z akumulatora zewnętrznego, czyli po prostu samochodowego. Zależy, czy macie smartboxa, czy też nie, to akcesorium. Jakby coś, to oczywiście jest na naszym kanale cały poradnik o smartboxie, jak zainstalować i tak dalej. Bardzo fajne akcesorium firmy MIO. Ale skupmy się teraz na tej funkcjonalności. Jeżeli przyjedziemy sobie na jakieś miejsce i ciągle będą jeździć jakieś samochody, bo kamerka będzie widzieć samochody, o tu kota nawet widzi mojego towarzysza filmów, no to nie przejdzie do trybu parkingowego, możemy zrobić zakupy i ciągle będzie cały czas tak nagrywał, jak teraz widzicie. Jeżeli zaś postawicie samochód na przykład w lesie, czy pod domem, na parkingu, czy gdziekolwiek, gdzie po prostu nie będzie akurat przez 5 minut ruchu, to od wyjścia naszego z samochodu, gdzie czaśniemy drzwiami, jeszcze czujnik G-sensor, czyli ten trzyosiowy, wykryje, gdy już odejdziemy od samochodu i nic się nie będzie działo, po 5 minutach takiego braku wstrząsów, braku ruchu przed kamerką, nasz rejestrator automatycznie przejdzie w tryb parkingowy. Tak więc myślę, że to jest jasne, bo kilka osób mnie o to pytało. Kurczę, dlaczego ten rejestrator nie przechodzi sam w tryb parkingowy? Troszeczkę tutaj te ustawienie, tryb parkingowy, automatyczne wprowadzanie, mylą te nazwy. Powinno tu być raczej na przykład, nie wiem, mniejsza czułość, większa czułość. Oczywiście tu chodzi o to, żeby jak najmniej pewnie napisać i lepiej, żeby to było widoczne. Ale te niska, średnia, wysoka średnio się odnosi do automatyczne wprowadzanie. No ale myślę, że to wyjaśniłem w pełni. Tak więc oczywiście, jeżeli stajemy samochodem w takim miejscu, gdzie ciągle coś się przed nami rusza, czyli na przykład auta jeżdżą, ludzie chodzą, a chcielibyśmy, żeby w tryb parkingowy wchodził po tych 5 minutach od wyjścia samochodu, to metodą jest wejście tutaj w metoda wykrywania, tak jak widzicie teraz, i zmiana czujników, z jakich korzysta, czyli metoda wykrywania, na tylko czujnik G-sensor, czyli trzyosiowy, tak jak teraz widzicie. Jeżeli tak zrobicie, to nasz rejestrator będzie reagował tylko na czujnik ruchu, czyli ten taki. Zobaczcie. Jeszcze raz. Ustawienia. Tryb parkingowy. Automatyczne wprowadzanie jest. Niska, to chodzi o to, że łatwiej przejdzie w ten tryb. Jeżeli jest wysoka, to jest bardziej czuła kamerka na te czujniki. I teraz tak, ustawiona metoda tylko czujnik G-sensor w tym trybie parkingowym. Czujnik G-sensor jest ustawiony tutaj też na niską wartość, tak więc trzeba po prostu poruszyć samochodem dosyć znacznie. Można sobie oczywiście na średnie ustawić, jak komu pasuje.
poruszyć odpowiednio samochodem, a czujnik ruchu, tutaj ten, zostawimy sobie też na średnim, ale on nie bierze w tym momencie udziału. Czyli to, co się przed kamerką będzie działo, że ludzie będą chodzić, że auta będą jeździć, nie ma wpływu. Czyli samochodem stajemy, wychodzimy, idziemy na zakupy i jeżeli przez 5 minut samochodem nikt nie będzie ruszał, po prostu nic się nie będzie działo, to automatycznie przejdzie w tryb parkingowy, niezależnie od tego, co się dzieje przed naszą kamerką. Tak więc zapamiętajcie sobie to, że ten automatyczne wprowadzanie tu najlepiej ustawić sobie niska lub średnia, no chyba, że chcemy po prostu bardzo wysoką czułość. Oraz metoda wykrywania, wystarczy sam G-sensor, ale oczywiście może nam zależeć na obydwu. To wszystko zależy od konfiguracji. Ja na przykład ustawiam metodę wykrywania na obydwa czujniki, bo staję w takim miejscu, gdzie przed samochodem, a tak mam kamerkę ustawioną, rzadko ktoś chodzi. Jeżeli by często ktoś chodził na jakimś chodniku czy coś, to w takim wypadku polecam jednak ustawić sobie tutaj tryb parkingowy, metoda wykrywania i tutaj ustawiłbym tylko G-sensor, bo inaczej nasza kamerka będzie non-stop nagrywała, non-stop pobierała będzie energię i no i szybciej po prostu będzie zużywać akumulator, czy to ten wewnętrzny, czy to ten zewnętrzny. Zapamiętajcie sobie to, szczególnie przy konfiguracji waszego rejestratora, żeby spełniał wasze wymagania idealnie. A jak dobrze wiecie, nasze rejestratory firmy Mio są naprawdę świetne. Ok, ustawiam z powrotem zaraz na 10 sekund, bo tylko na stworzenie tego filmu ustawiłem te funkcje oczekiwania na zawsze włączony. Czyli tu 10 sekund, żeby się ekran wyłączał. Tryb parkingowy, metoda wykrywania. Wystarczą obydwa czujniki, tak, akurat ja tak chcę. I tu mam niska, żeby była niska czułość. Czujnik ruchu, a ustawmy sobie niska. I tak samo niska tu. I w ten sposób nasz rejestrator będzie mniej czuły, ale za to szybciej przejdzie w tryb parkingowy i nie będzie reagował na wszystkie jakieś poruszenia, czy żeby nagrywać. Tak więc ja tak ustawiam. Z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że sprawa automatycznego przechodzenia oraz czujników jest wyjaśniona w pełni. Jak widzicie, filmik już jest skręcony z nowym oświetleniem, softboxami, to na co narzekaliście i słusznie, czyli z kiepskim oświetleniem. Teraz mamy już, wydaje mi się, bardzo dobre oświetlenie i sprzęt, o którym mówimy, jest bardzo dobrze oświetlony. Dźwięk też niebawem się poprawi, tak więc myślę, że będzie w porządku. Więc nasz rejestrator Mio mamy skonfigurowany, 10 sekund i wyłącza się ekran. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się, pozdrawiam i do zobaczenia w przyszłym poradniku. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania względem rejestratora Mio, pytajcie, tak samo Smartboxa. Obydwa te urządzenia posiadam, cały czas używam, więc odpowiem, myślę, chyba na każde pytanie. Jeżeli ktoś się zastanawia nad zakupem rejestratorów firmy Mio, używam, macie pełno filmików na naszym kanale, tak więc jeżeli macie jakiekolwiek pytania albo chcecie zobaczyć, jakiej jakości są nagrania, zobaczcie sobie filmiki, pytajcie pod filmem w komentarzach, a postaram się odpowiedzieć na każde wasze pytanie. Czy coś jeszcze chciałbym dodać? Oczywiście tak, na dole pod filmikiem subskrybujcie oczywiście kanał, dajcie łapkę w górę, jeżeli filmik się przydał i skomentujcie filmik, a niebawem oczywiście kolejne poradniki. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się, pozdrawiam. Jeżeli chodzi o firmę Mio i rejestratory pod względem jakości wykonania, jakości nagrania oraz oprogramowania Mio MiView Manager, polecam w 100%. Jest to świetny sprzęt i oczywiście bardzo dobre wsparcie producenta. Trzymajcie się i pozdrawiam.